Łódź Tu Sport, wywiad po raz czwarty. Witamy serdecznie z restauracji Szyby Lustra. Dzisiaj gość wyjątkowy, niezwykle utytułowany już, mimo bardzo młodego wieku, czyli Dorota Banaszczyk. Witaj serdecznie. Cześć. Powiedz, bo liczyłaś w ostatnim czasie, ile wywiadów już zdążyłaś udzielić? Załóżmy przez ostatnie 3 miesiące, bo to wszystko się wywróciło do góry nogami chyba w ostatnim czasie. Tak, zdecydowanie. Szczerze mówiąc nie liczę tego, ale jest tego mnóstwo i jestem w szoku, że jest takie zainteresowanie moją osobą, bo nie ukrywam, że nigdy wcześniej nie mogłam tego odczuć, także te wywiady to jest naprawdę... A sukces robi swoje, ale odnajdujesz się w tych rozmowach z mediami, z dziennikarzami, czy przed kamerą, czy właśnie nawet przy dyktafonie? Lepiej, gorzej, ale myślę, że daję radę. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Właśnie ta rozpoznawalność rośnie z każdym udzielonym wywiadem. Czujesz też, że jesteś już taką, no może nie tyle twarzą karate olimpijskiego w Polsce, co po prostu sportowcem, który ma już swoją markę, który jest rozpoznawalny zarówno normalnie na ulicy, jak i w świecie sportu. Myślę, że nie jestem jeszcze w takim stopniu rozpoznawalna jak piłkarze, powiedzmy, siatkarze czy lekkoatleci. Tak, myślę, że raczej mnie nie czeka ten moment, w którym będę aż tak rozpoznawalna, ale nie ukrywam, że nawet ostatnio, jak byliśmy na tym obozie zimowym w Szklarskiej Porębie, to była taka miła sytuacja, że stoimy przy recepcji, a jedna pani, która prowadziła tam obóz, podchodzi do nas i to jest ta Dorota Banaszczyk, że bardzo miło Cię poznać, czy możemy zrobić zdjęcie i ta rozpoznawalność, ktoś, że wie, kim jesteś, no to jest bardzo miłe uczucie i fajnie, że miałam okazję to poczuć. Tak jak mówiłem, twoje życie zapewne zmieniło się o 180 stopni. W której przestrzeni, gdzie tą największą zmianę czujesz? Czy to właśnie ta rozpoznawalność, czy może treningi, czy... Gdzie tak naprawdę czujesz tą największą rozpoznawalność? To znaczy, jeżeli chodzi o treningi i moje przygotowanie, to nic się nie zmienia, bo... Nie ma tego fizjo cały czas? Wiadomo, fizjo jest. Na szczęście już mam za co go opłacić. Ale jeżeli chodzi o przygotowanie, no to przygotowanie, które miałam, jakby nie patrzeć, doprowadziło mnie do zdobycia złotego medalu. Więc tutaj się wiele nie zmienia. Dalej spotykamy się na treningach z moim trenerem jednym, drugim, z psychologiem czy fizjo. Natomiast zmieniła się na pewno ta rozpoznawalność, o której wspomniałeś, ta medialność. No i tutaj też zaczęłam korzystać z pomocy chłopaków od PR-u. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy tak dużo się dzieje, ta pomoc jest niezbędna po prostu. No właśnie, bo pierwszym zwrotem w twoim życiu było zdobycie Mistrzostwa Świata. No a drugim był ten wywiad dla Sport.pl. Potem tak naprawdę taka fala zainteresowania się wylała. To był taki przemyślany ruch, żeby właśnie ten wywiad po takim czasie, takiego wywiadu udzielić? Nie, to były po prostu emocje. Pojawił się ten post na Facebooku, który wywołał zamieszanie. Poproszono mnie o wywiad dla Sport.pl, a ja już taka rozemocjonowana tym wszystkim, że rzeczywiście jest głośno. Gdzieś tam powiedziałam za dużo, a nie poprosiłam o autoryzację tego tekstu. Sama zresztą po zobaczeniu tego tekstu powiedziałam, że to jest trochę za mocne i dużo jednak zostało wyciągnięte z kontekstu. Wywołało to kolejne zamieszanie, ale być może poszło to w dobrą stronę, ponieważ w końcu ludzie zwrócili uwagę na to, że rzeczywiście jest problem i że warto pomóc i sprawdzić, co się dzieje. No właśnie, ale człowiek uczy się na swoich błędach. Nawiązałaś współpracę z osobami, które teraz pomagają Ci, tak jak powiedziałaś, przy PR-ze. Pewnie też są odpowiedzialne za umawianie tych wywiadów, sam tego doświadczyłem. Ta pomoc twoim zdaniem jest niezbędna w chwili obecnej? Moim zdaniem tak, ponieważ tego jest naprawdę dużo i żeby nie zaliczyć na przykład takich w top i móc skupić się na treningu, bo w momencie, kiedy pojawił się ten artykuł, ja nie ukrywam, że to dla mnie też było takie stresujące i byłam trochę przygnębiona tym wszystkim, a tutaj pojawili się chłopaki i to oni zajmują się tym, czym ja nie powinnam się zajmować, bo po prostu ja powinnam trenować. Się skupić na sporcie. Tak. To powiedz, bo minęło też już troszkę czasu od tego wywiadu, czy chociaż część tych problemów udało się rozwiązać, o których była mowa w tym wywiadzie? Tak, no na pewno. Dopięliśmy formalności z Team 100, dostałam już pierwszy przelew. Sfinalizowaliśmy umowę z Energą, za co jestem bardzo wdzięczna, bo to olbrzymia pomoc i nie ukrywam, że na pewno odciąży mnie trochę psychicznie. Mhm. No i jak się
się okazało, mogę też otrzymać nagrodę ministerialną, co do tej pory wydawało się niemożliwe i zewsząd było słychać, że nie będzie, a tutaj jednak jakoś się udało i ta nagroda ma się pojawić. Podobno niemożliwe nie istnieje. I tutaj przejdziemy, w związku z tym, że my też jesteśmy lokalnym medium, zastanawiają mnie jeszcze twoje stosunki, relacje z Urzędem Miasta. Czy tutaj też już powolutku się to wszystko prostuje? Miałaś kontakt jakiś Szczerze mówiąc, ja nie mam kontaktu z władzami miasta. Tutaj bardziej mój trener, że tak powiem, działa z nimi. Po prostu to są formalności, które wiem, że nie wynikają ze struktur tutaj samorządu. Wszystko zależy jakby od góry. I kiedy decyzja tam zapadnie, to wtedy myślę, że będę mogła liczyć na tą pomoc ze strony miasta. Tak, o przyszłości też jeszcze porozmawiamy. Na to przyjdzie czas. Chciałbym wrócić jeszcze do twoich początków z karate, no bo karate w Polsce nie jest zbyt popularne, jest dużo bardziej popularnych sportów. Nie korciło cię może, żeby nie wiem, zostać siatkarką, koszykarką, no, piłkarką ręczną? Czemu karate? Jeżeli chodzi o popularność, to też jest sprawa taka, że tak powiem, dyskusyjna, ponieważ naprawdę bardzo dużo ludzi uprawia karate w Polsce, tylko że problem jest z rozłamami karate, odmianami karate, może tak. To przybliż ten temat, jak możesz. To znaczy, w Polsce jest bardzo dużo tych odmian karate. Ja trenuję karate, które zostało zatwierdzone, które zadebiutuje na igrzyskach w Tokio, ale są też odmiany takie jak kyokushin tradycyjne i może nie będę się rozwijać na ten temat, ponieważ sama nie wiem dokładnie, o co tam chodzi. Generalnie to chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że tak jak jest piłka nożna i piłka ręczna, mają w członie, w nazwie piłka, ale są zupełnie innymi dyscyplinami sportu, tak samo jest z karate. Karate też jest zupełnie inne i to, że mają w nazwie karate, to nie znaczy, że to jest jedno i to samo, bo to są zupełnie inne dyscypliny i ja sama nie wiem, o co chodzi w tych innych odmianach. No to powiedz tak naprawdę, o co chodzi w tej twojej odmianie, bo sztuki walki kojarzą się z tym, że ktoś ma limo pod okiem, mnóstwo siniaków, ale u was to chyba nie do końca tak wygląda, przynajmniej tak wnioskuję z tego, co mi opowiedziałeś chwilę przed naszą rozmową. No tak, karate to nie jest brutalny sport, tutaj bardziej chodzi o dobre wyczucie czasu z techniką, o wykonanie prawidłowej techniki, odpowiednie jej zaznaczenie. Nie chodzi o to, żeby z całej siły uderzyć przeciwnika i powalić go na łopatki, żeby trafić do szpitala, tylko tutaj po prostu zdobywa się punkty i na podstawie tych punktów tutaj jedna osoba zwycięża. Okej. Ty trenujesz na co dzień w klubie Olimp w Łodzi. Masz trenera, w zasadzie o którym można mówić w samych superlatywach. Powiedz, czy w klubie trenują też inne osoby, które być może stać na podobny sukces do twojego, czyli mistrzostwa świata? Oczywiście, że tak. U nas w klubie dużo osób trenuje? Czy dużo? Nie liczy się ilość, ale jakość. Oczywiście. Jest sporo tych osób, młodych na pewno. Ja trenuję w grupie około 10-osobowej. Między innymi Krzysiek Szewczyk, który jako pierwszy zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata, co prawda kadetów, ale to on był pierwszym medalistą Mistrzostw Świata. Ostatnio też były Mistrzostwa Europy kadetów, juniorów i młodzieżowców, stamtąd Hubert Jarocki wrócił z brązowym medalem, więc tych medali w klubie mamy, jeżeli chodzi o zawody międzynarodowe, tutaj oficjalne WKF-owskie, czyli World Karate Federation, to mamy największą ilość tych medali. Wcześniej, zanim ja zaczęłam osiągać sukcesy, u mnie w klubie trenowała Kamila Warta, która jako jedyna Polka ma tak dużo medali z zawodów z cyklu Premier League. W sumie to jako jedyna ma te medale, bo oprócz niej tylko jeszcze taka moja koleżanka Sara Elwart i ja mamy pojedyncze medale. Ona miała tych medali z 8. Więc, jest się na kim wzorować, jest też tak, kogo gonić. To właśnie ona mnie napędzała wtedy, tak naprawdę ja chciałam ją dogonić tymi sukcesami. Teraz Kamila już niestety nie trenuje, teraz ja jestem, można powiedzieć, najstarsza w tym klubie i to mnie próbują tutaj dogonić, ale u nas w klubie panuje super atmosfera, każdy każdego motywuje i napędzamy siebie nawzajem. Tak naprawdę, aby cały czas się rozwijać, aby się napędzać, piąć w górę i powiększać te swoje umiejętności, musisz brać udział też w zawodach właśnie międzynarodowych. No bo w Polsce, umówmy się, no, te zawody w Polsce nie byłyby wystarczające.
I teraz zastanawiam mnie, jaki jest koszt wzięcia udziału w zawodach w Dubaju czy w Paryżu, bo przez długi czas byliście razem z trenerem, z klubem zdani na siebie. Jak to wszystko udawało wam się połączyć? No bo domyślam się, że tak. Przeloty, zakwaterowanie, samo wpisowe pewnie też nie jest najmniejsze. Jakbyś mogła przybliżyć właśnie jakby cały proces szukania tych pieniędzy, potem rezerwowania tych miejsc, które są niezbędne, żeby wziąć udział w takim turnieju i bić się z najlepszymi. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, to dopóki jeszcze należeliśmy do Polskiego Związku Karate, no powiedzmy, że te bilety czy hotele mieliśmy opłacane. To była jedyna pomoc wtedy ze strony tamtego związku. Ale od roku należymy do Polskiej Unii Karate, która właśnie nie ma statusu jeszcze związku sportowego, przez co to finansowanie leżało po naszej stronie. Moim jedynym wsparciem było Team 100, ale to jest tylko 40 tysięcy rocznie, w sensie tylko, a może i aż dla ludzi, którzy słyszą 40 tysięcy, to jest dużo. Tylko to jest 10 tysięcy na kwartał i w momencie, kiedy opłacam wszystko sama, to robi się mało, bo wszystkie bilety lotnicze, między innymi do Chile, do Japonii, no to praktycznie no to kupujesz ten jeden bilet i już nie masz na nic. Także tutaj pojawił się problem. A jeżeli chodzi o koszty, no to zaczyna się od startowego. To jest około 75 euro. Później z trenerem szukamy biletów lotniczych. Staramy się lecieć tak naprawdę na jak najkrótszy okres, żeby tych hoteli też tutaj jak najmniejsza kwota się pojawiła. No i tak naprawdę po prostu wszystko leży w naszych rękach. Siedzimy, szukamy na Bookingu najtańszego, najlepszego rozwiązania. Najlepiej pewnie w incognito, żeby te ceny nie rosły. No nie wiem, tak jakoś się... Na Bookingu już mamy trochę zniżki, wie? Więc tam na razie na tym się zorujemy. No okej, czyli szukacie na Bookingu bilety. No i co, rezerwujecie i lecicie i potem wracacie jak najszybciej i znowu kombinowanie, znowu szukanie. Tak jest właśnie, tak jak kadra Francji, Włoch czy Japonii przyjeżdża na zawody, to przyjeżdżają z samym sztabem szkoleniowym, mają swojego fizjoterapeutę i lekarza i wszystko, co potrzeba po prostu na takich zawodach. A tak jak ja organizuję sobie sama z trenerem na własną rękę cały wyjazd i lecimy tam, robimy swoje i można powiedzieć, że wracamy. Ostatnio nawet w Dubaju miałam taką sytuację, że na rozgrzewce nagle czułam takie kucie, coś zaczęło mnie ciągnąć w nocy i normalnie mogłabym skorzystać z pomocy fizjo, a tutaj jedynym moim rozwiązaniem była jakaś i piłeczka i starałam się to jakoś rozmasować. Pomogła? Mogło być lepiej, to może ale... początki fizjo. Nie wiem, jakie masz plany po karierze, ale o tym też jeszcze pogadamy. Bo mówisz, że w wielu wywiadach powtarzasz, że sport to w zasadzie jest dla ciebie wszystko. Dużo czasu spędzasz w domu w takim razie? Rodzice się śmieją, że dom to hotel. Wiadomo, w wieku, jak jesteś młody, to zazwyczaj się powtarza to stwierdzenie. Ale w moim przypadku, no to tym bardziej jest to uzasadnione, bo rzeczywiście, nawet ostatni przykład. Wyjechałam do Dubaju, wróciłam z Dubaju, wróciłam do domu tylko po to, żeby się przepakować. Wyjechałam znowu na tydzień do szklarskiej poręby i jestem od piątku w domu, a już w czwartek wylatuję do Salzburga na kolejne zawody. I można powiedzieć, że tak wygląda moje życie. To i tak jest nieporównywalne z tym, co na pewno lekkoatleci na przykład spędzają poza domem. No ale to u nas wszystko jeszcze nie funkcjonuje tak do końca, tak? Ja nie mam jeszcze zgrupowań, przynajmniej nie w Polsce. Jak na razie szukam zgrupowań zagranicznych, żeby móc rzeczywiście się rozwijać. No to powiedz, jak ten sport pogodzić w takim razie z uczelnią, ze studiami, z życiem prywatnym? Jak ty to robisz? Szczerze, nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, jak to robię. Samo się robię, jakoś tak po prostu staram się to wszystko pogodzić. Na uczelni mam indywidualną organizację studiów. A co studiujesz? Inżynierię biomedyczną na Politechnice Łódzkiej. To pewnie też wymaga trochę czasu. Wiadomo, że wymaga trochę czasu, dlatego staram się, jak jestem na wyjazdach, mam trochę wolnego, to też zabrać jakieś notatki i coś mnie zerknąć. Poza tym mam to szczęście, że trafiłam do grupy wspaniałych ludzi, którzy też zawsze tych notatek użyczą i to wszystko dzięki pomocy właśnie tak naprawdę ludzi, którzy mnie otaczają, to daje radę to wszystko pogodzić. Dużo ci jeszcze studiów zostało? Jestem teraz na szóstym semestrze, także ostatni rok. O, no to trzymam kciuki w takim razie, żeby jak najszybciej zdać i zapomnieć, bo to o to najczęściej chodzi.
Okej. Teraz sport, w związku z tym, że to twoje całe życie. Czy twój główny cel to jest awans w chwili obecnej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio? Oczywiście, że tak. To jest wszystko podporządkujesz. To jest moje największe marzenie i cieszę się, że mam jako pierwsza Polka możliwość wystartowania w tych Igrzyskach. W sensie możliwość, walczę o możliwość wystartowania, ale jestem wysoko i mam tą szansę i chciałabym ją wykorzystać. No właśnie, to przybliżaj nam i naszym widzom, jak wygląda twoja sytuacja. Co jeszcze musisz zrobić, aby uzyskać ten awans? Przez najbliższy rok startować na wszystkich zawodach z cyklu Series A i Premier League, bo te zawody są po prostu punktowane i dają mi te punkty w tym rankingu olimpijskim, dzięki któremu mogę się zakwalifikować. Oprócz tego też Mistrzostwa Europy, na których są kolejne punkty. Tak naprawdę w tym roku chodzi głównie o zbieranie punktów do tego rankingu olimpijskiego. Na podstawie tego rankingu tylko 4 zawodniczki awansują na Igrzyska. Kolejne 4 będą wyłonione z zawodów kwalifikacyjnych, które się odbędą w Paryżu w przyszłym roku. No i 2 tak zwane dzikie karty, które... No jest jeszcze tu pewnie jakaś szansa, ale chciałabyś na pewno w tej pierwszej czwórce. Chciałabym być w pierwszej czwórce, tak, żeby mieć tą pewność już, że tak, wystartuję. Ale poza tym no, te dzikie karty najprawdopodobniej będą rozłożone na Afrykę czy Australię, Oceanię, tak? Bo tam jednak ci karatecy nie odnoszą takich sukcesów, że musi zakwalifikować, a to jednak Igrzyska Olimpijskie, więc myślę, że te dzikie karty zostaną raczej tam wręczone. Dlatego nie chciałabym liczyć na ostatnią chwilę, że mi ona się trafi, bo jest małe prawdopodobieństwo, że tak się stanie. A obecnie które miejsce zajmujesz w tym rankingu? Obecnie zajmuję 2 miejsce. Przede mną jest tylko Japonka, która kwalifikacje i tak ma z racji tego, że są gospodarzami. Także można powiedzieć, że gdyby na dzień dzisiejszy był zakończony ten ranking, no to z pierwszego miejsca awansowałabym. Czyli szanse są faktycznie. Nie pompujemy oczywiście balonika. To znaczy, ale... jak na razie nie myślę jeszcze o Tokio. Na razie skupiam się na każdych kolejnych zawodach. Nie chcę też wywoływać na sobie presji, bo to nie o to chodzi. Okej, a jest jakaś szansa, że któryś właśnie z takich turniejów, tej wysokiej rangi, wysoko punktowany, odbędzie się w Polsce? Nie. Kalendarz jest ustalony zawsze. W jakiejś dalekiej przyszłości. No, co trzeba zrealizować? No, pewnie tam na górze się to wszystko musi odbyć, tak? Mamy bardzo dobrze zorganizowane zawody w Bielsko-Białej, odbywające się co roku. Nawet prezydent Światowej Organizacji już raz uczestniczył w tych zawodach, więc myślę, że jeżeli coś takiego miałoby się wydarzyć, to właśnie w Bielsko-Białej. No ale na chwilę obecną raczej bym się na to nie szykowała, bo sytuacja w Polsce w ogóle musi się unormować, jeżeli chodzi o karate. No właśnie. I czy ona się, twoim zdaniem, jako zawodniczki, która no też zna to wszystko od środka, unormuje, no bo Polska Unia Karate teraz czeka na to, aby zostać zatwierdzoną jako związek sportowy. Wtedy otworzy się też furtka do dofinansowań. Czy to będzie taki krok milowy w stronę tego, aby twoja ukochana, ulubiona dyscyplina w końcu no, przypominała taką z prawdziwego zdarzenia? Na to liczę, bo Polska Unia Karate to jest w ogóle coś, co powstało ze względu na to, że przez tyle lat działo się naprawdę źle. To, co robił Polski Związek Karate, to można by było tę książkę napisać pod tytułem Jak nie powinien funkcjonować związek sportowy. I wcale nie żartuję. I Polską Unię Karate założyli ludzie, którym naprawdę zależy na rozwoju naszej dyscypliny. Tak. I mam nadzieję, że właśnie dostaną możliwość pokazania, że rzeczywiście nasza dyscyplina może tutaj karate dobrze funkcjonować w naszym kraju. Najbliższy plan na ten tydzień tak naprawdę, no to w czwartek lecisz już w świat. Tak. Walczyć o kolejne punkty, tak? Tak. W czwartek wyjeżdżam do Salzburga na zawody z cyklu Series A, więc one są trochę mniej punktowane, ale myślę, że w tym przypadku trzeba być wszędzie, bo te małe punkciki na sam koniec będą bardzo istotne. No i tak naprawdę główny cel w tym kwartale, że tak powiem, no to Mistrzostwa Europy pod koniec marca w Guadalajarze, no i tam się szykujemy tak naprawdę. Można też powiedzieć, że jedną nogą już jestem, zdobyłam kwalifikacje na Igrzyska Europejskie, które odbędą się w tym roku w Mińsku w czerwcu. Także z tego jestem też bardzo zadowolona, bo to jednak też jest coś. To jest organizowana impreza przez PKOL tutaj, także można powiedzieć, że takie małe Igrzyska.
No to na koniec muszę Cię zapytać o to, co czasami przytrafia się młodym sportowcom. Woda sodowa, tak się mówi. Czy nie grozi Ci to, że właśnie liczba wywiadów, rozpoznawalność, mnóstwo sukcesów, sponsorzy, trochę więcej pieniędzy, właśnie, czy to nie zawróci Ci w głowie i nie sprawi, że no, troszkę mniej się będziesz przykładać do treningów, troszkę mniej do tych startów, no bo w sumie już tyle osiągnęłaś? Myślę, że nie. Ja jestem raczej ambitną osobą i apetyt rośnie w miarę jedzenia i ja chcę sobie coraz więcej, więcej i więcej. Chcę się zakwalifikować do Tokio. Ktoś by powiedział, masz mistrzostwo świata i wystarczy. Jedno mistrzostwo świata nie wystarczy. Ja chcę mieć medal mistrzostwa Europy, bo jeszcze takiego nie mam w kategorii seniorskiej. Także ciężko trenuję, bo wiem, że tylko dzięki temu właśnie treningom i odpowiedniemu przygotowaniu będę mogła osiągnąć swoje marzenia. Tego Ci życzę z całego serca. Myślę, że nasi widzowie również. Trzymamy za Ciebie mocno kciuki na wszystkich zawodach. No i będziemy w miarę możliwości oczywiście informować o Twoich kolejnych sukcesach. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w restauracji Szyby Lustra. Żegnamy serdecznie. Do zobaczenia.